W czasie konferencji Zbigniew Chlebowski podkreślał, że nie była to łatwa decyzja i na pewno nie zdecydowałby się na nią, gdyby nie nowa ordynacja wyborcza do Senatu. Uznałem, że jeżeli wystartuję, to tylko z własnego komitetu. Nie ukrywam, że gdyby wybory do Senatu były według starej ordynacji, która preferowała partie polityczne, pewnie bym zrezygnował ze startu. Bez wątpienia okręgi jednomandatowe, postulat, którym zawsze, za każdym razem się za tym postulatem opowiadałem, zachęcił do tej decyzji i myślę, że to będzie tak naprawdę prawdziwa rywalizacja w Polsce, właśnie w okręgach mandatowych. Zbigniew Chlebowski ostatnie dwa lata spędził w cieniu oskarżeń w tak zwanej aferze hazardowej. Dziś po raz kolejny przekonywał o tym, że jest niewinny. Nie macie Państwo pojęcia, co czuje człowiek, który nagle zostaje fałszywie oskarżony. Nie tylko oskarżony, ale od razu skazany, zanim rozpocznie się jakikolwiek proces. Myślę, że ci, którzy mnie skazali, nie zmienią swojego zdania. Ale wierzę, że tutaj, w regionie Wałbrzysko-Świdnickim, będą w mniejszości. Na oświadczenie Zbigniewa Chlebowskiego z konferencji prasowej zapraszamy po serwisie informacyjnym.